właśnie zakończył się siódmy bieg Tropem Wilczym w Przyszowej. To wspaniała inicjatywa. Gratuluję wszystkim tym, którzy wzięli w nim udział i gratuluję organizatorom. To jest naprawdę kawał dobrej roboty. Kawał dobrej roboty, która zachęca ludzi do aktywności fizycznej, ale również buduje patriotyzm lokalny, buduje patriotyzm i przywiązanie do historii. Dziękuję wszystkim i do zobaczenia w przyszłym roku, w następnej edycji. Witamy wszystkich w Przyszowej na biegu Tropem Wilczym. W Przyszowej odbywa się już po raz siódmy, w Polsce po raz dziesiąty. Bardzo nas cieszy to, że coraz więcej młodych zawodników biega, dzieci. Najmłodsze urodzone w 2018 roku, biegły dzieci również 2016-2017 roku. Dla nich należą się wielkie brawa, gratulacje, również podziękowania dla rodziców, że dbają o swoje dzieci i przekazują im ducha patriotycznego. Po raz siódmy w tym roku w Przyszowie odbywa się bieg żołnierzy wyklętych Wilczym Tropem, że również w ten sposób jest propagowane aktywne spędzanie wolnego czasu wśród dzieci, młodzieży, dorosłych. Serdecznie dziękuję organizatorom, panu dyrektorowi Kazimierzowi Pietrucha, panu Robertowi Krasowskiemu, służbom, policji, straży za pomoc i organizację tego biegu. Pamiętniamy żołnierzy wyklętych, a warto podkreślić, że z Przyszowej pochodzi sanitariuszka Genovefa Kroczek-Lotte. Pragnę podziękować też wolontariuszom, którzy w tegorocznej edycji zaangażowali się w pomoc w Ukrainie. Podczas tegorocznego biegu była organizowana zbiórka pieniędzy dla osób potrzebujących na Ukrainie. Już teraz zapraszam serdecznie na kolejny bieg, na ósmą edycję, która odbędzie się w przyszłym roku w Przyszowej.